Witam tutaj Ibiana, to jest kolejny odcinek Minecrafta PWWM. No, to jest odcinek trochę testowy, bo chcę sprawdzić, czy wszystkie ustawienia są tak jak należy. Poza tym pierwszy odcinek na 1.14. Tak, powiedziałem, że nie będę grał na 1.14. Powiedziałem, że pierwszy odcinek jaki nagram będzie na 1.14, ale trochę czasu minęło od ostatniego odcinka. I myśląc trochę... Mówiąc trochę, mam na myśli dużo. I to tak... No, dużo. Także zrobiłem sobie lampeczki. Zajebiste są. Nie ma co mówić, że nie. W ogóle jest parę newsów, które chciałbym powiedzieć. A nowe głośniki? Są zajebiste. Był u mnie Krzysztof dopiero co, kuzyn w sensie, przez tydzień. Sorry. Mało dzisiaj jadłem, a... No. Nie będę jeść jeszcze, bo jak zjem to się odechcę nagrywać, a... No, chciałbym dzisiaj ograć... Wiedźmina. I prawdopodobnie Observer też. Nie jestem pewien. Zacznę od Wiedźmina oczywiście, bo Observer myślę, że... No nie będzie mi się jakoś super mega chciało. Także ten. Pokażę wam zmiany, co tutaj zaszły, a przy okazji będę wam gadał, nie? Także dzisiaj będę na noc sam, cały czas. Nie? I... No i jutro trochę. Tak delikatnie. O. Także zmiany są w sumie... Nie są w sumie jakieś super duże. Nie wiem właściwie co ostatnio było. Tutaj dałem klapy, bo... O tak. Tutaj w sumie się nic nie zmieniło praktycznie. Śmietnik dałem tutaj. Byłem w ogóle wioskę szukać. A co to tu robi? Stonecuttery wszędzie dałem, nie? Seagrass. Czemu tu jest Seagrass? Cholera. Seagrass powinien być tutaj. Tu powinien być. Fern powinien być tu. Dobra. Także był u mnie kuzyn przez tydzień razem z ciotką moją. I było fajnie. Nie będę kłamał. Było fajnie. Trochę zboczeńsko, ale... Ale fajnie. Gejowo było, delikatnie. Zaczepiałem go trochę. Nie wiem w sumie, czy jestem gejem, czy nie. Mówcie sobie, co chcecie. Mnie to nie robi. Jestem fanem Steven Universe. XD. Dobra. Tutaj dorobiłem trochę, tak delikatnie zmieniłem. Tutaj mi łódka zaginęła, nie wiem gdzie jest. Tutaj zrobiłem. Tu zrobiłem takie płotki zarąbiste. Jo. I plażę troszeczkę. Może. Nie jestem pewien. Tu zmieniłem na czarny konkret już. Delikatnie zmieniłem to, jak to wygląda. Teraz lepiej widać na pewno. Tą lawę. Że tak powiem. Jo. I tutaj dałem ten... kominek. Tutaj dokończyłem to gunwo. Praktycznie. Tutaj zrobiłem farmę trzciny, ale to już było widziane wcześniej. I guess. Tak myślę. Nie jestem pewien. Tak mi się wydaje. I wie. Tak czy inaczej. Kolejne różnice są takie, że tutaj jest dziursko. To nie małe dziursko. Tutaj sobie basen robię, nie? I to już widzieliście dawno temu, ale zacząłem ostatnio robić ten basen bardziej. I zrobiłem farmę Endermanów, która mi się zepsuła. Bo Endermite mi się rozpsuł. Także pokażę ją, jak ją naprawię. I nie wiem, czemu w sumie kolor się zmienił tych beaconów. I wie. Zarąbiste te lampy są, nie? Zarąbiste. Tak. Raid już pokonywałem jeden. Właśnie stąd mam ten totem, nie? Totem of Undying.
pokonałem jeden rajd i zdobyłem dużo banerów. Dużo. Jo. Tak. Kuszę mam, nie? Ominius banner. I tutaj będę robił to, to coś. Do alchemii, nie? Jo. A tu, jeśli chodzi o to miejsce, no to się nie zmieniło zbyt dużo. Właściwie. Tutaj zrobiłem 4 dziury na te alchemiowy staw. I poza tym chyba tyle. Poza tym chyba tyle, wow. To było sensowne. Tutaj dałem smithing table i grindstone. To się chyba tak nazywa, nie? Nie jestem pewien. Jo. I chyba tyle się zmieniło. Pierwszą gierą, jaką ogrywać będę dzisiaj, to będzie chyba Wiedźmin. Chyba. Chciałem horror dzisiaj jakiś ograć, ale nie mam żadnego w bibliotece. Monster Hunter World też bym se kupił, ale mi nie stać. Stać mi, ale nie chcę se... Nie chcę tyle wydawać na Steama. Przynajmniej nie naraz. Później kupię Monster Hunter World. Później. Później, czyli kiedy? Nie wiem. Szkołę skończyłem w międzyczasie. XD. Skończyłem szkołę i nie wiem, co zaraz mam robić. Szczerze. Myślałem, że to przyjdzie samo, tak z czasem, ale coś nie przychodzi. Nie wiem, co robić. Hojlera. Myślę, że to będzie coś z komputerami związane, bo jestem dobry w tym stafie. Tak myślę. Wszyscy mi tak mówią. Sam uważam, że jestem kijowy, ale skoro tak ludzie mówią, że jestem dobry, to myślę, że im uwierzę. Tak, owiec mam już sporo. Tak myślę. I guess. But it's quite nice number. Kaktus mi nabrzedł, nieźle idzie. Zacząłem robić ten trzeci już Minecraftowy. Ten, co teraz jest w Minecraftach, nie? Też myślę, że on brzydki będzie. Znaczy dobra, mogę wam pokazać tą farmę. Nie wiem, czy jest sens. Ona jest w tą stronę, nie? Zrobiłem tak z tego względu, że no. Że no. Głównie w tej farmie Endermanów chodziło o expa właściwie. Nie tyle o Enderperły, nie? No i tam są te Endermany, nie? No tu był Endermite, który się zabił sam. Znaczy sam się nie zabił, Endermany go zabiły. Później mi się udało znowu go wpakować do tego wózka, ale... Ale mi cholera wziął i... No zmieniłem se na peaceful przypadkiem. Ups. Bo se zalokuję na normalu, nie? Albo na hardzie. Nie chciałbym w sumie sobie blokować, prawdę mówiąc. Jak se zablokuję, to później nie będę mógł wyjść z trudnych opresji podbramkowych albo coś. Zawsze warto mieć otwartą bramkę. Tu w ogóle Wither mi się zepsuł, nie? Rozwalił mi kupę rzeczy. Let's fuck him. Jo. Se pozbieram tego dirt. Tego dirt. Tak, tak, tego dirt. Dirta. Tego dirt. Rodzajniki. Polski jest bardzo prosty, nie? Zajebiste. Co? Ja pierniczę, ja nie umiem polski. Tak, i tym razem powiedziałem specjalnie z błędem. Ja nie umiem polski. Teach me master of disaster. Teach me master of disaster. Teach me how to fuck. Jo. Nice'owe w ogóle to miejsce zrobiłem. Ładne jest. Nawet. Mi się podoba. Mord.
Krzywki sumrak, cudny śpiew. Myślałem, że nie wlezie na co szło. Debil. Debil. Ju. Ju. To było słabe. Dobra. Więc chyba tyle. Tak serio. Nie mam za bardzo nic więcej do powiedzenia. Tyle tylko, że mój magazyn jest teraz w pełni sprawny. Co jest zarąbiste. Nie muszę już się martwić, gdzie co dawać, nie? To tak ułatwia życie. W ogóle tu jest dużo rzeczy. Smoker, kurde, loom, wszystko. Wszystko, co ma interfejs, daje tutaj, nie? Może być błąd. A ten deszcz ma się tu lać. No tak specjalnie zostawiłem tą dziurę, nie? Żeby tu się lał ten deszcz. Bo jest zarąbisty. Tak ma być. Postindustrialnie, nie? Mi się podoba tak w sumie, ładnie jest. Znaczy ta dziura może jest trochę źle zrobiona, ale... Chuj. Tu mogłem zostawić jeszcze wodę, żebyś tak lała fajnie. Albo tu zostawię niektóre miejsca, nie? I tu też zarośla dam. I tak pojedyncze będą bloki, kto będzie woda lecieć. To też nie będzie złym pomysłem w sumie. Nie wiem, zobaczymy. Tak czy inaczej myślę, że to będzie na razie na tyle. Dzięki za oglądanie. Dzięki za wysłuchanie. Pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, to coś nowego się zacznie. I na razie, cześć, kocham was. Bye.